Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy ECHO24, a dzisiaj moim gościem Marcin Janiszewski, rzecznik Młodzieżowego Centrum Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry. W zeszłym roku 2020 imprezy biegowe musiały się zatrzymać albo odbywały się indywidualnie. No właśnie, trudny rok za nami, a ten jak się zapowiada? Ten się zapowiada tak, że na razie mamy plany, albo raczej mamy przewidywania, albo jeszcze inaczej próbujemy odnaleźć się i dostosować do tego, co się dzieje. To znaczy dużo obserwujemy, dużo planujemy, dużo wysiłków kierujemy w określoną stronę, ale mimo wszystko zdajemy sobie sprawę z tego, że tak samo jak w ubiegłym roku to wszystko jest wciąż dość dużą niewiadomą. Dlatego staramy się być jak najbardziej fair w stosunku do naszych zawodników, do ludzi, którzy zostali z nami mimo tego trudnego roku i chcemy z odpowiednim wyprzedzeniem po prostu uprzedzać to, jak chcemy, żeby ten rok wyglądał, albo jak próbujemy się dostosować do rzeczywistości pandemii, coraz to jakby nowych ograniczeń i restrykcji dotyczących poruszania się w świecie sportu. No właśnie, co planujecie na ten rok w kontekście imprez biegowych, to znaczy zapisy sylwestrowo-noworoczne, dużą tradycją zawsze były we Wrocławiu, no właśnie, w tym roku się nie odbyły, ale wszystkie pakiety zostały zachowane. Dokładnie tak było, to znaczy na ten rok, jeżeli chodzi o nasze plany, od ponad 3 dekad we Wrocławiu odbywał się Wrocław maraton, od prawie dekady odbywał się PKO nocny Wrocław półmaraton, ale ubiegły rok był na tyle wyjątkowy, że tu już chyba nawet w tym studiu o tym rozmawialiśmy. No, dla mnie wyznacznikiem jest to, że z jednej strony Boston maraton się nie odbył po raz pierwszy od ponad 100 lat, z drugiej strony Igrzyska Olimpijskie, które do tej pory nie odbywały się ze względu na wojny światowe, też się nie odbyły w ubiegłym roku. No i w ubiegłym roku podobnie było z wrocławskimi biegami miejskimi. Zarówno półmaraton, jak i maraton zostały przeniesione na kolejny rok. Stąd też nie było tych zapisów. Znani jesteśmy z tego, że kiedy strzelają szampany typu piccolo, część naszych biegaczy przesiada się z balkonów, tudzież przed telewizorów, przed komputery i klika tam sobie, bo te pakiety szybko się rozchodzą. I faktycznie tak było, jeżeli chodzi o PKO nocny, 8 PKO nocny Wrocław półmaraton. W styczniu ubiegłego roku pierwsza połowa, czyli ponad 7000 pakietów rozeszła się w dobę. W ciągu kilkunastu kolejnych dni rozeszły się pozostałe pakiety. I kiedy wiedzieliśmy już w marcu ubiegłego roku, ponieważ dyrektor Wojciech Gęstwa chciał być fair i jakby byliśmy w stanie na tyle jakby, no nie chcę powiedzieć przewidzieć, bo nie umiemy przewidywać przeszłości, ale jakby dostosować się do tych warunków, wiedzieliśmy już w marcu, że... Wiedzieliście, że może być ciężko po prostu. Dokładnie tak było. Wiedzieliśmy, że może być problem z przeprowadzeniem imprezy tego typu, bo to jest jedna z większych imprez masowych, sportowych, jeżeli nie największa we Wrocławiu. Kilkanaście tysięcy uczestników, do tego sztab wolontariuszy, służby, organizatorzy. To wszystko naraz sprawia, że wiedzieliśmy już w marcu, że tego półmaratonu nie będzie. I te pakiety zostały przeniesione na ten rok. Oczywiście zostawiliśmy biegaczom możliwość zwrotu, ale kłaniam się za każdym razem, kiedy o tym mówię, nawet do telefonu się kłaniam i mówię, że dziękujemy półmaratończykom, którzy z nami zostali, bo z 13 tysięcy pakietów zostało 12 tysięcy z przysłowiowym hakiem, więc naprawdę bardzo mały odsetek zdecydował się te pakiety zwrócić. Dziękujemy. I te pakiety po prostu przeszły na ten rok. I czekają na uczestników. Czekają. I w związku z tym, że stwierdziliśmy, że w tym roku również mogą być ogromne problemy z organizacją tak dużych wydarzeń, podjęliśmy jakby dwuczęściową decyzję. Decyzję taką, że z jednej strony jeżeli mamy się skupić i dobrze przygotować do jednej imprezy w ciągu roku, bo może być też mało czasu, w którym będzie jakby zezwolenie na takie imprezy w całej Polsce, zdecydowaliśmy się, że to będzie tylko półmaraton, co też jest jakby pośrednią decyzją naszych biegaczy, no bo 12 tysięcy uczestników wyraziło chęć jakby i pozostania z nami. Jeżeli chodzi o maraton, tych uczestników było prawie 10 razy mniej, więc jakby mówimy to oficjalnie. Wstrzymujemy na ten rok pracę nad Wrocław Maratonem, skupiamy się tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie zobaczymy, ale skupiamy się w tym momencie na nocnym, na 8 PKO nocnym Wrocław półmaratonie. Prace nad maratonem na ten rok są wstrzymane. A termin półmaratonu zakładaliśmy, że będzie to 12 czerwca. Przekładamy go na jesień, najprawdopodobniej wrzesień, może też październik, ale na pewno jesień tego roku. Dlatego, że potrzebujemy po pierwsze więcej czasu, po drugie mamy nadzieję, że sytuacja jakoś się ustabilizuje i że w ogóle pojawią się jakieś regulacje dotyczące organizowania tego typu imprez masowych, sportowych. No, minister zdrowia zapowiedział, że do końca wakacji znaczna część polskiej populacji ma być zaszczepiona, co też może pomóc właśnie w organizacji takich imprez. To dość odważna teza jak na ministra zdrowia, no ale trzymamy się tego, co mówi podczas konferencji. Czyli jednak półmaraton w tym roku możliwy, ale jesienią. Powiedziałbym tak, jeżeli możliwe, to raczej jesienią, tak to odczytujemy, to znaczy no, te wspomniane szczepionki plus przede wszystkim jakby chcielibyśmy mieć jakieś regulacje, które powiedzą jasno, na przykład tylko osoby zaszczepione mogą wziąć udział, należy przedsięwziąć takie i takie środki bezpieczeństwa, maksymalny limit uczestników to i tak dalej, i tak dalej. W oparciu o takie regulacje my będziemy w stanie dopiero jakby zorganizować taki bieg, oczywiście w 110% się do nich dostosowując, to znaczy na pewno wiemy, że chcielibyśmy to, co się da, co wiemy, że już teraz da się zrobić, do maksimum ograniczyć jakby kontakt, tak? Czyli jeżeli można zorganizować biuro zawodów albo w ogóle odbiór pakietów zdalnie, tak? Super, wchodzimy w to. Do minimum ograniczamy kontakt zawodnika z wszelkiego rodzaju obsługą, czyli tak jak nawet dzisiaj dyrektor Wojciech Gęstwa innego wywiadu udzielał, który miałem przyjemność słuchać i wspominał o tym, że na przykład z rozmów jego z PSB, z Polskim Stowarzyszeniem Biegów wynika, że na przykład w Japonii, gdzie już wiedzą, jak to będzie mniej więcej wyglądać, ogranicza się do maksimum z jednej strony kontakt, z drugiej strony nakłada się obowiązek na przykład na hotele, w których będą nocować tacy uczestnicy sprawdzenia, czy oni są zaszczepieni. Podobnie tutaj ten kontakt będziemy na przykład ograniczać do maksimum, o czym zacząłem mówić, jeżeli chodzi o właśnie punkty nawadniania, punkty odświeżania, to co też dyrektor dzisiaj mówił, wspominał. Wracamy niejako do korzeni, do tego, co było kilkanaście lat temu w świecie polskich biegów, czyli do tego, że każdy miał swój bidon i sobie z nim biegł, a do tej pory obsługa, że tak powiem, biegaczy na trasie zakładała kilkanaście punktów nawadniania, punkt odświeżania, wręczanie medali. Myślę, że z tego wszystkiego ze względów bezpieczeństwa, ze względów zdrowotnych będzie należało zrezygnować i to będzie niejako powrót do korzeni, do takiego, odwołam się do tych antycznych korzeni, bardziej spartańskiego poziomu, że tak powiem, obsługi, czyli właśnie ograniczenia kontaktu, ograniczenia może nawet wygód dla biegaczy, ale to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę dla Was, dla organizatorów, to zupełnie nowa sytuacja, no, w której trzeba będzie się jakoś odnaleźć. Trochę to jest tak, że trzeba zrobić krok wstecz, żeby móc zrobić w ogóle krok do przodu? Tak, żeby w ogóle krok wstecz, albo raczej nawet krok w bok, żeby móc cokolwiek zorganizować. To znaczy, no, zrobiliśmy krok wstecz, wydaje mi się, albo raczej zatrzymaliśmy tę stopę gdzieś w połowie ruchu rok temu i stwierdziliśmy, co niestety okazało się jakby decyzją, nie chcę powiedzieć, że słuszną, ale jedyną możliwą. I nie było tych biegów, w tym roku bardzo chcemy, żeby były, ale tak, na razie tą stopę zatrzymujemy w połowie ruchu i mówimy, czekamy, patrzymy, dostosujemy się do wszystkiego, a później faktycznie to będzie może nie do końca krok wstecz, ale właśnie krok w bok, czyli zastosowanie zupełnie nowych rozwiązań, no po to właśnie, żeby w ogóle z jednej strony mogły się te biegi odbyć, a z drugiej strony, żeby były jak najbezpieczniejsze poprzez maksymalne zwiększenie dystansu społecznego i maksymalne ograniczenie kontaktu zawodnika na przykład właśnie z obsługą, z wolontariuszem, ze służbami porządkowymi. To jest wyzwanie na pewno, to są zupełnie nowe okoliczności, ale no tak jest, że po prostu trzeba się do dzisiejszej rzeczywistości dostosować. A jeżeli chodzi o inną działalność Młodzieżowego Centrum Sportu na ten rok, jakie plany? Plany takie, że na pewno, jeżeli chodzi o wszystkie inne imprezy, które robiliśmy, czy to Wrocławska Olimpiada Młodzieży, czy turniej koszykarski Wrocław Basketball, Wrocław maraton, tych imprez było sporo, z tym, że teraz jakby no, cały czas jesteśmy w tym momencie, dziś, w rzeczywistości, w której nawet trudno jest się spotkać więcej niż 5 osób. Dlatego na pewno, jeżeli chodzi o imprezy, czekamy na jakiekolwiek rozporządzenia, jakiekolwiek regulacje dotyczące tego, co można, czego nie można i w jakim zakresie można, bo w zależności od tego, w jakim zakresie można, tak będziemy to organizować. Największe ligi świata. Wszyscy w pracy jesteśmy pasjonatami koszykówki, więc oglądamy NBA. Sezon poprzedni w bańce, sezon ten bez kibiców, bez bańki, ale już kilka drużyn nie może grać, bo ma za mało zawodników, bo za dużo z nich jest jakby ma stwierdzone, tak, jest na kwarantannie, ma stwierdzone. Ale nie boicie się jako organizatorzy tego, że takich restrykcji albo jasnych norm, biorąc pod uwagę całą sytuację, możecie się nie doczekać, mówiąc wprost? Czy się boimy? Będziemy czekać, zobaczymy jak będzie. Wtedy, no, znaczy inaczej, ta jakby nasza działalność związana ze stricte imprezami sportowymi to jest jedna z gałęzi działalności statutowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, więc na pewno będzie nam przykro. Nie wiem, czy się obawiamy, ale to jest po prostu smutne, jak jest rok, w którym nie można patrzeć, jak kilkanaście tysięcy ludzi przekracza metę na Stadionie Olimpijskim, bo to jest zawsze To jest mega wydarzenie. Męczące. To jest niesamowite, jak się wraca do domu wtedy o 5 nad ranem i człowiek nie do końca wie, co się dzieje, ale jest uśmiechnięty, bo było super. Nie było tego rok temu, w tym roku mamy nadzieję, że będzie, bardzo chcemy, ale jeżeli chodzi o inne imprezy, kiedy można było oglądać właśnie chociażby na turnieju Wrocław Basketball koszykarzy, którzy później stanęli na podium Mistrzostw Świata. Wow! 3 na 3 oczywiście koszykówce, ale to było też super, ale no, tak jak mówię, może się nie obawiamy, przykro będzie, jeżeli się nie pojawią, ale to jest tylko jedna z naszych działalności. Poza tym mamy bardzo dużo obiektów sportowych, które na przykład cały czas są udostępniane, ale tutaj też zwracam uwagę, że są udostępniane w tym momencie tylko na potrzeby sportu profesjonalnego, tak? Bo takie są ograniczenia, więc tak. Nasze plany na ten rok są przede wszystkim takie, że będziemy robić wszystko to do maksimum, co będziemy mogli robić, tak? Czyli jesteśmy dla tego sportu we Wrocławiu, chcemy, żeby ta, jak sama nazwa wskazuje, młodzież przede wszystkim na przykład trenowała rozmaite dyscypliny sportu z wykorzystaniem naszej infrastruktury, ale mimo wszystko zawsze w tych granicach, w których na to mamy z jednej strony zezwolenia, z drugiej strony na co pozwala oczywiście też przede wszystkim zdrowy rozsądek. Dokładnie tak. Czego Wam życzyć na ten rok? Dużo zdrowia i cierpliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był Marcin Janiszewski. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.